fancy, sipping me up like brandy, make you wanna get so handsy. Yes, please, baby, I'm so fancy, saying my name in candy, make you wanna get so handsy. Yes, please, baby, I'm so fancy. Yeah, I'ma shout out something strong, walking every eye is on me. Heads like a disco ball, cause I don't have a good sight, they all shine. I just wanna have a good time. Skin is like a New York night. I know you've been high and dry, looking for me all your life, but I'm mine. Kochani, kochani, miałam nagrać wcześniej, ale czasu brak. Wyobraźcie sobie, że na ostatnią chwilę kupiliśmy wycieczkę. Mieliśmy tego nie robić, ale jednak kupiliśmy, więc jedziemy do Egiptu na 2 tygodnie. Wiecie, jest trochę zawieszanie spakować i w ogóle, ale już bliżej niż dalej, więc za 2-3 godziny wylatujemy. Mamy też kaszutkę wymienioną i to... Je, już jedziemy, kochani, zaraz będziemy na lotnisku i za niedługo w Egipcie. Tylko 10 godzin, yuppie! Na samym przodzie, jak szliśmy, takie zaproszenia alkoholowe. To są dla niektórych drzwi do niebios. Dla mnie nie i dla Daniela, bo my tak dużo nie pijemy. W sumie prawie w ogóle nie pijemy. Aczkolwiek dla niektórych to jest super ekstra domek. Alkoholowy. No i tutaj macie różne inne ciekawostki do kupienia. Chyba sobie coś kupię, najlepiej perfumy jakieś, bo wziąłam bardzo mało ze sobą, więc to może być to. Już myślałam, że ci nie wpuszczą te elektryczne bramki. Jak ci się podoba rura? Gorąco. Gorąco, nie? Okej, kochani, jeśli chodzi o jedzenie na lotnisku, to powiem wam, że jest... Sorry, moje kochanie, gra w grę. I dlatego pewnie słyszycie miecze i bitwy i bijatyki. Jedzenie w samolocie jest całkiem spoko, troszeczkę drogie, ale jak jesteście głodni, no to warto, warto. To nie są za duże porcje, ale tak jak mówię, chociaż trochę się najecie. Bum, 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 jesteśmy już w hotelu, ale jest mega gorąco, słuchajcie. Po prostu cała płonę, jeszcze jestem tak grubo ubrana, nie wiem. Nasz... hotelu, mieszkanie, pokój. Tutaj mamy szafę. O, od razu z dużymi lustrami. Jeszcze w ogóle dopiero co weszliśmy, więc nawet nic nie obczaiłam. Poczekajcie, gdzie są. O, tu mamy toaletę. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Tutaj mamy salon. No i teraz jest ciemno, to wam pokażę, ale tu mamy wyjście na dwór i no, widok na basen. I teraz tak. Dobra, więc ogólnie mamy 3 hotele do wyboru. W jednym śpimy i jemy, w drugim i w trzecim możemy korzystać z basenu, z plaży, aczkolwiek w tym trzecim nie możemy brać drinków, ale tak naprawdę w drugim i w pierwszym możemy brać drinki czy jakieś napoje, soki. I tak naprawdę drugi i trzeci są obok siebie, dosłownie plaża w plażę. Więc możemy sobie wziąć z drugiego alkohol, iść do trzeciego. No takie to jest, trochę zagmatwane, ale później zobaczycie, o co to mam. Ten plus 2 inne hotele. Jestem mega zadowolona. Które są w sumie obok siebie, nie? Więc możemy korzystać z czego chcemy. Dobra, kochani, więc teraz idziemy do drugiego hotelu. Ale ciepło, fajnie. Ciepło, fajnie, nie? No tak jakby nic nie boli. No. Daniel miał na myśli, że go po prostu bolą stawy, bo kiedyś podnosił duże ciężary, no i troszeczkę sobie niestety wyniszczył te stawy. A więc wiadomo, w Polsce się czuje inaczej, no i za granicą, gdzie jest cieplutko i te powietrze nie jest takie wilgotne, tylko suche, to się czuje o wiele lepiej. A teraz pokażę wam, jak wygląda przejście z jednego hotelu do tych drugich. Tak jak widzicie, nie jest daleko, to jest dosłownie kwestia 2 minut przejścia na piechotę, no i możecie podziwiać fajne klimaty, fajne tereny tak naprawdę. Od razu możemy mieć interakcję z Egipcjanami, co czasami jest spoko, czasami potrafi być trochę męczące. Tak jak widzicie, tutaj właśnie się zaczynamy zbliżać do sklepów, gdzie będą nas ciągnęli do środka i prawdopodobnie pokażę wam właśnie ten jeden moment. Ja już byłam 3 raz w Egipcie, więc wiem, co się z czym je, ale chciałam pokazać Danielowi, jak to wszystko wygląda. Facet po prostu nas zaciągnął do tego sklepiku na herbatkę. To jest mango herbata i to jest daktyle. Proszę bardzo. Poczęstowani herbatką. Bardzo dziękujemy. No za co. Moja rodzina, on jest Bedouin. Oni mieszkają w Sinaju. Teraz moja rodzina, oni mieszkają... Dobra, kochani, tutaj mamy następny hotel, który jest bardzo, powiem wam, ładny i obszerny. Fajnie, nie?
O, takie strumyczki. Dobra, zaraz zobaczymy, co tam dalej się kryje. Ale fajnie, że zrobili. Zajebiście. Czekaj, którym idziemy? Chyba temu, bo to jest restauracja. A nie, to czekaj, chyba tym bokiem. O, tutaj, hop. Jeszcze trzeci hotel. No i oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, kamerę mam już rozwaloną i ten dźwięk był tragiczny, był straszny, dlatego teraz właśnie podkładam. Ogólnie tutaj mówię o swoich odczuciach na temat hotelu, na temat tego, że trzeba przejść kawałek, czy to jest źle, czy to jest dobrze. Ogólnie spoko, nie mam z tym problemu, podoba mi się, bo tak jak mówię, możemy sobie przejść przez miasto. No i ten drugi hotel naprawdę jest superowy, duży, fajny i hotel jest bardzo ciekawy i tak jak mówię, jest sporo przestrzeni tam. Ja teraz ten drugi hotel, coś mi się do tyłka przybyło. Tylko jeżeli chodzi o nasze all inclusive, to jedzenie, z jedzenia możemy korzystać u nas w hotelu. A jeżeli chodzi o alkohol, drinki, wody, picie, no to i tutaj, i u nas. Tak, kochani, wyszliśmy od drugiej strony, bo mamy dwa bary. Jeden jest tutaj, który jest na Olympii, a drugi jest tam, który jakieś robią drinki, inne rzeczy. Przestawiliśmy sobie kocyki, a na taki piękny widok. Piękna, czysta woda. Nie wzięłam pokrowca, więc nie wsadzę was pod wodę, ale następnym razem, może jutro, pojutrze was wsadzę pod wodę. No jest super, jest zajebiście, patrzcie jaki widok piękny. Naprawdę fajnie, więc jestem zadowolona. Bo na drugi raz nie biorę tyle klamotów, nie bierzemy ręczników i tepe, bo wszystko tutaj dostajemy, więc nie ma co się spinać. Bo ja mówię, że to jest inny hotel. Tak, ale to jest nadal ten trzeci hotel, ten nasz. To jest ten nasz hotel. To wam pokażę za niedługo. Dobra, tutaj macie trzeci hotel. Fajne view na plażę. Spotkaliśmy DJ-a. Już znowu myśleliśmy, że ktoś chce coś tam sprzedać. Mówi, nie, nie, nic nie chce sprzedać, ale może papieroska za ileś tam. W każdym razie DJ bardzo dużo informacji nam dał. Bieram ekipę i jedziemy na dyskotekę. I co jest fajne, transfer na dyskotekę za friko, wejściówki za friko, pierwszy drink za friko, no i transfer z powrotem za friko. Jeszcze czasami jest tak, że dla pań... No i tutaj już mi padł całkowicie mikrofon, więc dopowiem wam. O tak, dla pań czasami jest też ekstra drink za darmo, zależy gdzie pojedziemy, na jaką dyskotekę. I co jeszcze chciałam dodać, nie zawsze transport jest za darmo, czasami się płaci $10 za osobę, ale wtedy to jest wliczone w transport w jedną stronę, w drugą stronę i drink. No a teraz tutaj macie trzeci hotel, ale z nim to w ogóle wyszły jaja, dopiero wam powiem w następnych vlogach. Nie do końca tak jak myśleliśmy. I tutaj patrzcie jaki macie view, to po prostu jest przepiękne, ludzie. Macie hotel i tu jest basen. O, i muzyczka, i superowo. Okidoki, więc to będzie koniec filmu pierwszego z serii egipskiej.
i zapraszam na następne vlogi, będzie ich sporo i będzie się dużo działo, tak jak widzieliście w intro na początku filmu. I pamiętajcie, że mam dużo innych zakładek, możecie obejrzeć strasznie ciekawe i różne inne straszne rzeczy w tych playlistach. Są również angielskie, polskie opowieści, stare, ale jare. Mam również zakładki z muzyką, które też możecie sobie obczaić, być może je wstawię tutaj zaraz gdzieś na karty, w prawy, w lewy róg. No i dużo różnych innych zakładek, więc zapraszam, zwłaszcza na vlogowe lub travelowe. No to co? To widzimy się w następnym. Na razie!